drodzy, jestem Carlos i powiem wam na wstępie tak. Gdybym potrafił malować obrazy, wyglądałyby one właśnie tak, jak to powiada mój ulubiony kucharz z YouTube'a, Kwasior. Moi drodzy, przedstawiam wam Yamaha MT-09 Tracer. Wersja turystyczna oczywiście znanego i lubianego nakeda, jakim jest MT-09. Master of Turkey, tak? Chyba to się mówi. Nie? Mistrz momentu obrotowego. Jest w tym dużo prawdy, ponieważ motocykl jest bardzo żwawy. Przy tym, jak na motocykl turystyczny, całkiem lekki, co daje naprawdę bardzo fajne efekty w postaci dużej frajdy z jazdy i dużej jakby uniwersalności tego motocykla. Moi drodzy, na wstępie kilka słów o tym motocyklu, co tam mi się nasunęło, oglądając go i testując, bo wcześniej już jeździłem, no i później zrobimy małą taką jazdę próbną. No, oczywiście nie będzie to jakaś długa dystansowa wyjazda, to jest bardziej materiał taki poglądowy na ten motocykl, nie żadne testy. Wiadomo, jeżeli bym chciał wypowiedzieć się w pełnej jakby krasie o nim, musiałbym przejechać z nim 200 kilometrów na raz, żeby zobaczyć, jak się tym tak naprawdę jeździ, ale jeżeli chodzi o pozycję i tak dalej, mogę co nieco wspomnieć. Więc moi drodzy, MT-09 Naked znany, wiadomo, ze stajni Yamahy, lubiany, bardzo fajna maszynka również, i na jego bazie jakby powstał ten Tracer. Taki wersja turystyczna i myślę, że Yamaha zrobiła bardzo dobrą robotę. Oczywiście charakterystyka, jeżeli chodzi o samą ramę i zawieszenie, jest inna, pod bardziej zrobiona pod turystykę, wiadomo. Ale i tak bardzo dużo zostaje z tego nakeda, ten motocykl również jak naked jest żwawy, dobrze przyspiesza, jest lekki, zwinny i naprawdę uniwersalny, bo nie musimy nim, to nie jest tak jak na przykład Yamaha FJR 1300, gdzie tym motocyklem raczej po miastach, po mieście, gdzieś tam w ciasnych uliczkach nie pomanewrujemy sobie tak jak powiedzmy tym Tracerem. Także to jest taki kompromis, bym powiedział, między ciężką maszyną a takim motocyklem, który i nada się do miasta i w trasę. No rzeczywiście zawieszenie jest troszeczkę inaczej zestrojonym niż to jest w Nakedzie. Będę to porównywał troszeczkę, wiadomo, do Nakeda. Jest tu regulacja do bicia, możemy sobie to ustawić pod siebie jak chcemy. Wiadomo, motocykl ma piękne owiewki, które będą nas chroniły przed wiatrem. Tutaj mamy taką fajną, sprytną regulację za pomocą, moi drodzy, takiego sprytnego przycisku. Nie musimy nic odkręcać, przykręcać, tylko sobie wciskamy i lecimy dalej. Zbiornik paliwa większy o 4 litry, 18 litrów posiada. Paliwa, wiadomo, motocykl na dłuższe trasy musi mieć większy zasięg, żebyśmy nie musieli ciągle się zastanawiać, gdzie się znajduje stacja paliw, byśmy mieli gdzie zatankować. Główka ramy pod innym kątem niż to jest w Nakedzie, żeby motocykl był troszeczkę bardziej stabilny, wiadomo, dłuższy wahacz, troszeczkę inna rama, wszystko po to, żeby motocykl przy obciążeniu, przy pasażerze i bagażach prowadził się pewniej i stabilniej. Co ciekawe, regulowane siodło, kanapa jest, mogę powiedzieć od razu, w standardzie o wiele wygodniejsza niż MT-9. Siedzi się naprawdę na tym wygodnie. Jak motocykl wygląda, każdy widzi, naprawdę prezentuje się całkiem fajnie. Lampy nowoczesne, LED-owe, bardzo fajnie to świeci, pewnie widzieliście to już w czołówce. Tutaj Tomasz wybrał sobie taką wersję kolorystyczną, bajerancką, z białymi wstawkami, też to fajnie się prezentuje. Silniczek wyjęty żywcem z MT-09, podobna charakterystyka, 115 koni, 87 Nm, o ile się nie mylę, także na motocykl, który waży do jazdy około 210 kg, jakbym się gdzieś mylił, to będę poprawiał się tutaj napisami w filmie. Także no jest to, moi drodzy, kozak i petarda, no, jeżeli chodzi o charakterystykę i tu nie ma co mówić. No hamulce, żyletki, wiadomo, już jeździłem tym motocyklem, także się wypowiem. Mają ABS, motocykl ma kontrolę trakcji, jest to jakiś tam kontrola trakcji, która tutaj reguluje jakby obroty silnika za pomocą elektroniki. Jest to sterowanie przepustnicą i
i zapłonem. Tak to gdzieś tam mądrze wyczytałem. I tyle, no co, nic, nie pozostało nic więcej, tylko wsiąść i się przejechać i jeszcze troszeczkę sobie o nim pogadać. Dobra, moi drodzy, wsiadamy na tą brykę. Wsiadamy na tą brykę. Od razu wam mówię, że siedzi się po prostu bajka. Ja powiem tak, to jest motocykl dla mnie ogólnie. Bardzo mi się podoba i myślę, że następnym motocyklem będzie właśnie coś w tym stylu. Mimo, że nie są najtańsze, ale można używkę już kupić w fajnych pieniądzach. Moi drodzy, także jeszcze nie wspomniałem o tym, że ten motocykl ma... Wiecie co ma? Stopkę centralną, bardzo fajna... Fajna opcja. Trzy mapy, moi drodzy, zaraz będziemy testować. Także... No brzmi jak brzmi, nie ma akcesoryjnego tłumika, bo i po co go mieć w takim motocyklu, który służy do turystyki. To jest mapa standardowa. No i bardzo, no motocykl jest żwawy po prostu. Powiem wam, że czuć te konie, czuć ten moment obrotowy na samym, że tak powiem, wstępie jazdy, no. Można się zdziwić. Tutaj mamy taki fajny przycisk modę. Po prawej stronie i możemy sobie mapy zmieniać w czasie jazdy. Wystarczy po prostu zamknąć przepustnicę, no. I myk sobie pykamy. Pyk, jest standardowa. Nie, mapa A to jest ta mapa chyba najsilniejsza, ale no, na takich dziurach. Znaczy mapa A jest chyba ta standardowa, nie wiem, już kurde zapomniałem jak to. Czekajcie, a to jest, Tomek mówił, tak, to jest ta najmocniejsza mapka. A i może i nie, najmocniejsza. Lecimy, moi drodzy! Także na mapie A to jest tylko moment. Motocykl przyspiesza natychmiastowo. No muszę po prostu nadmienić jeszcze, że to jest nowy motocykl, który ma przejechane tam nawet nie wiem ile. Ale mało. Nie widzę tu tego licznika. Zobaczmy jak to jest na kolejnej, na kolejnej mapce. Teraz jest B. Tak sobie, moi drodzy, jadę. Mniejsza z tym już, która mapa jest która. Na każdej się jeździ całkiem swobodnie. Wiem, że jedna mapa jest taka bardzo żwawa, gdzie motocykl reaguje na manetkę bardzo srogo. Szczerze mówiąc, to tak jestem średnio teraz w stanie odróżnić nawet, która jest która. Ogólnie to motocykl jeździ bardzo, bardzo, bardzo żwawo. No. Hamulce, żyleta, pozycja za kierownicą jest tego wszystkiego najlepsza. Skrzynia elastyczna. Chociaż ta B to jest chyba jednak mapką. Nie wiem, czy ja tu dobrze jadę tak w ogóle. Chyba tak. Nie mogę zebrać myśli, moi drodzy. Zobaczcie, jaki jest wyświetlacz czytelny. Mamy tu wszystko. Temperaturę. Mamy tu moje powietrza, moi drodzy. Silnika. Możemy sobie ustawić kilometry, trasy, przebiegi i tak dalej. Wszystko, co chcemy. Wszystko bardzo dobrze widać. Jest gitarka. Szyba bardzo dobrze chroni. Jechałem
no jechałem szybko dosyć i naprawdę nie wali mi to po klacie ten wiatr, wszystko leci nad kask, mimo że mamy 90 wzrostu, także to na duży plus. Kurde, nie wiem, najgorsze jest to, że trochę kicha, że nie jestem w stanie rozróżnić, na której mapie sobie jadę, ale no, trudno, no. Nie muszę wiedzieć wszystkiego, już mówił mi Tomek, jak to wygląda, ale już tego wszystkiego zapomniałem. Ja wydaje mi się, że chyba B jest najbardziej agresywna. No mniejsza z tym, to jest, mówię, najmniej ważne. Na pewno jedna z map jest taka, która pomoże ogarnąć motocykl nawet mniej wprawionym motocyklistom. Jeżeli czujesz, że to jest za duża moc, nie ma sprawy, odpala sobie mapkę, która go troszeczkę przytłamsi, przydusi i już sobie bezpiecznie jeździsz. Plus do tego kontrola trakcji i ABS i naprawdę, jeżeli się zastanawiasz, jaki pierwszy motocykl chciałbyś sobie kupić, a zastanawiasz się nad Nakedem, to według mnie kup sobie Tracera, bo będziesz miał połączenie turystyka z Nakedem. Jak będziesz chciał jechać w miasto, nie ma problemu, nie będziesz odstawiał, będzie motocykl żwawy tak samo jak Nakedzik. Jak będziesz chciał jechać w trasę, nie ma problemu, kuferki podrzucasz, pakujesz sobie po swoją plecaka na plecy i zapierdzielasz w Bieszczady na wycieczkę. I tyle w temacie. No, motocyklem się jeździ naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jest fajnie obudowany, chroni również kolana, nie wieje tutaj po nogach wiaterek. Także no, turystyk pełno gębą. A jeżeli tego chcemy, zapierdzielamy jak Nakedem bez żadnych oporów. Cholera wie, jak tu mam jechać teraz. Gdzie teraz? Lewo, tam? O-o! Troszeczkę się zamotałem z tego wszystkiego. Mam tu kuferek centralny, moi drodzy, lekkie łuczki, no sam motocykl sam się po prostu sam wchodzi w te zakręty, no. Naprawdę nie czuć tej prędkości też tak bardzo i co może być oczywiście troszeczkę zgubne na dłuższą metę, no ale o, jak teraz się pochylę, to już jest w ogóle, kurde, cisza i spokój. A jak ja ten wyprostowany, no trochę daję, ale tu chyba jestem ten. Nie, na maksa jest podniesione, bo wcześniej tam testowałem sobie. Trochę się na początku zamotałem przy tym wstępie. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda poskładać, żeby to dało się oglądać, bo drugiej próby już nie będzie. Powiem wam tak, siedzi się jak na krzesełku. Są tylko dwa punkty podparcia. Łapiesz się nogami. I trzymanie kierownicy to jest tylko formalność. Biegi chodzą lekko, skrzynia elastyczna. Z piątki przyspieszałem z 50 i była gitara. Podgrzewane manety, handbary, naprawdę wszystko spoczko. Mimo że nie mam doświadczenia w ogóle w turystykach, ogólnie w motocyklach nieduże, ale tutaj okiem laika i spojrzeniem na to wszystko mogę powiedzieć, że ten motocykl po prostu spełnia wszystkie podstawowe sprawy, jeżeli chodzi o motocykl turystyczny, tak z mojej perspektywy, no.
czego chcesz więcej od motocykla? Kurczę, wygodna pozycja, grzane manety w standardzie, chyba to jest, owiewka, dobre przyspieszenie, elastyczność. Kurde, no bajka. Na pewno inna sprawa to jest jeżdżenie z obciążeniem, z plecakiem. No ale wiadomo, no motocykl za dużo, że tak powiem, nie straci ze swoich parametrów, ale będzie się na pewno jechało nim wygodnie. Moi drodzy, tutaj dodając jeszcze, motocykl na trzecim biegu jeszcze chce iść na koło, także mogę tak wam opisać, jak oddaje moc ten motocykl. No. Dobra, już wiem, jak jest z tymi mapami, czyli back, na której jadę teraz, to jest mapa najsłabsza. Ta A, którą jeździłem pierwsza i tam się zamotałem, jest najmocniejsza i jest jeszcze tam standard, to jest taka, bym powiedział, pośrednia, czyli to jest wyjaśnione. Jeszcze bym chciał nadmienić o kontroli trakcji, która no, naprawdę na pewno poprawia bezpieczeństwo jazdy, zwłaszcza gdzieś na jakimś no, żwirze, czy tam gdzieś była, no po prostu w sytuacjach, kiedy brakuje nam przyczepności, elektronika jakby za nas to poprawi i mamy tutaj tą kontrolę trakcji, możemy sobie oczywiście wyłączyć i też jest kilka jakby kilka stopni tej kontroli trakcji, no. Także te tematy są już wyjaśnione, no, na początku trochę się za bardzo zamotałem, musicie mi wybaczyć, ale teraz już jest wyjaśnione. Także myślę, że jest spoko, no. To może wyłączę tą mapkę B jeszcze. O, tak, czuć, faktycznie, dopiero, no właśnie, tak jest. Mapa A bardzo reaguje agresywnie na gaz, to po prostu zapierdalać chce, nie? No. I jeżeli chcemy poświrować w mieście, to czemu nie, no, na takiej mapie. Pięknie. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale motocykl jest bardzo, bardzo nowy. Nie, mówiłem o tym i powiem wam, że ten hamulec, jak działa, to jest po prostu no, piękna sprawa. No, wystarczy go dotknąć i on już hamuje. Oczywiście, oczywiście można na początku się do tego tak bardzo nie przyzwyczaić. Znaczy, trzeba się do tego przyzwyczaić. O kurde, jaka WSK stała. No ale mówię, bajeczka, coś pięknego. W ogóle ten motocykl, no powiem wam tak, wsiadłem na niego, no i czułem się jak w domu, no po prostu. Za pierwszym razem, nawet jak jeszcze przed nagrywaniem, jak tam jeszcze wcześniej po prostu tutaj Tomasz przyjechał, żebym sobie mógł go obejrzeć, to i przejechać się, mówię, ja pierdziela, ale fajnie. Manetki grzane, na dwójeczkę, było wtedy 10 stopni chyba, około coś takiego, jeszcze no zimno cholernie. Na dwójeczce to nie mogłem trzymać kierownicy, bo była taka moi drodzy, taki gorąc, no. I ogólnie jeszcze kierownica, można powiedzieć, muszę, chyba zapomniałem o tym powiedzieć, szersza jest niż jest to w Nakedzie. I jest jeszcze dodatkowo regulowana. Tutaj za pomocą kluczy możemy sobie ją troszeczkę jeszcze pod siebie wyregulować. Także, no naprawdę bardzo fajne są opcje z tymi regulacją, czy wysokości siedzenia, gdzie naprawdę możemy sobie tutaj tą wysokością manewrować na wielu płaszczyznach, gdzie w innych motocyklach takiej opcji nie ma, albo jest też mniej ograniczona, jest bardziej ograniczona. W ogóle teraz dopiero właśnie czuję tą mapę A, bo teraz od tego czasu jadę cały czas na A i ona jest taka faktycznie jest taka fajnie agresywna, tak? Trzymasz manetkę, leciutko, troszeczkę ją odkręcasz i on jest zajebiście zapierdalać chce. To jest tak, jakbyś trzymał psa za mordę, nie?
Znaczy właściwie na smyczek, żeby mu poluzować, żeby on, wiesz, za chwilę kogoś bajtnął. Tak jest podobnie właśnie tą mapę bym opisał do tego. Nie wiem jak mogę nie rozróżnić mapy A do tej najsłabszej B, no ale no, co poradzisz, no tam w B też niby jak dasz mu, to on i tak jedzie, nie? No i moi drodzy, tyle no, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i koniecznie dajcie suba, jeżeli jesteście nowi na kanale. Fajnie by było, żebyście zostali na dłużej. Na pewno będę nagrywał więcej motocykli, jeżeli tylko będę miał do nich dostęp, a pewnie będę miał. Zawsze się trafi jakiś motocykl do nagrania. Do usłyszenia, hej! Weź tą, zgaś tą stopkę jeszcze, kurwa. Nagrałeś to, jak nie umiesz stopy do wody? Tak.